Witam Was w drugim odcinku Puk Buk Vlog, serii poświęconej komiksowi. Chciałabym Wam przybliżyć jego historię i zachęcić do zainteresowania się tym tematem w kreatywny sposób. Pamiętajcie, że w naszej strefie młodych znajdziecie wiele zróżnicowanych tematycznie komiksów, takich jak fantastyka, historia, superbohaterowie, komiksy obyczajowe oraz komiksy paragrafowe, które są rodzajem jednoosobowej gry fabularnej. Dzisiaj chciałabym cofnąć się z Wami w czasie, do momentu, gdy w Ameryce pojawiły się pierwsze komiksy oraz ich pierwszy bohater, The Yellow Kid, czyli Żółty Dzieciak. The Yellow Kid, amerykański komiks, który pojawił się w 1895 roku, był jednym z pierwszych niedzielnych komiksów uzupełniających w amerykańskiej gazecie. Stworzył go Richard Alcott. The Yellow Kid jest również znany ze swojego związku z powstaniem terminu żółte dziennikarstwo. Ideą takiego żółtego dziennikarstwa były sensacyjne historie ze względu na sprzedaż gazet. W dzisiejszym odcinku naszego komiksowego vloga chciałam Wam pokazać, w jaki sposób, inspirując się Żółtym Dzieciakiem, zaprojektowałam pierwszą stronę książki o jego przygodach. Pracę rozpoczynam od wykonania szkicu i tutaj posiłkuję się zdjęciem referencyjnym z oryginalnej gazety, które łatwo można odnaleźć w internecie. Zwykle rysuję używając ołówka automatycznego, ponieważ zawsze ma ostrą końcówkę i w łatwy sposób mogę kontrolować grubość wstawianej kreski. Jak widzicie, pierwszy szkic jest niezwykle delikatny. Wzmacniam go tylko wtedy, gdy jestem zadowolona z wszystkich linii i kształtów. Żółty Dzieciak był łysym chłopcem z dwoma przednimi zębami, który nosił za dużą koszulę nocną i kręcił się w slumsach typowych dla niektórych obszarów nędzy, które istniały pod koniec XIX wieku w Nowym Jorku. Jego koszula nocna, prawdopodobnie po starszej siostrze, była żółta i znoszona, a na głowie nosił czasem szpiczastą czapkę z pomponami. Głowa żółtego dziecka była całkowicie ogolona, co było częstym widokiem wśród dzieci w ówczesnych gettach i kamienicach w Nowym Jorku z uwagi na epidemię wszawicy. Następnie przechodzę do pokolorowania mojego dzieciaka. Używam do tego farb wodnych, ale Wy możecie użyć również kredek świecowych czy zwykłych, w zależności co macie pod ręką. Pierwszą warstwę farby nakładam w bardzo jasnym odcieniu, aby tylko nadać obrazowi ton. Następnie pogłębiam kolory tak, aby stworzyć efekt trójwymiarowości. W przypadku tej konkretnej ilustracji zadanie jest niezwykle proste. Do namalowania buzi używam odcieni różu, czerwieni i neapolitańskiej żółci. Natomiast żółta piżama dzieciaka będzie miała kilka odcieni tego właśnie koloru. W tle widzicie napis Yellow Kid, który pokoloruję na czarno. Podoba mi się prostota takiej ilustracji. Ciekawa jestem, jak Wy zinterpretujecie swojego Yellow Kida.
czasach swojej świetności The Yellow Kid nie tylko udowodnił, że komiksowi bohaterowie mogli sprzedawać gazety, ale również, że mogli sprzedać prawie wszystko, na czym widnieje ich podobizna. Od cygar po imbirowe migdały. Tak, Yellow Kid był tak naprawdę pierwszą historią sukcesu komiksowej postaci w Ameryce. Był sprzedawany jako lalki, zabawki, karty reklamowe, pocztówki, książki, blotery, wiadra z paskiem, cygara, krzesła oraz foremki do czekolady. Było kilka aspektów w amerykańskiej historii końca XIX wieku, które miały związek z tematem komiksu. Pierwszym był wynalazek fotochemigrafii w 1873 roku, który po raz pierwszy umożliwił niedrogą reprodukcję grafiki w formie drukowanej. Było to absolutnie niezbędne, jeśli ilustracje miały pojawiać się regularnie w gazecie. Kolejnym aspektem był wysoki odsetek populacji, która nie potrafiła czytać i pisać. Zatem konsekwencje dla popularności strony z komiksem wśród mas są dla nas oczywiste. Humor publiczny końca XIX wieku często koncentrował się na biednych i mniejszościach etnicznych, takich jak Irlandczycy, Polacy, Włosi i Afroamerykanie. Jednak to Irlandczycy byli na szczycie listy w Nowym Jorku. Opanowawszy wyobraźnię nowojorskiej publiczności, The Yellow Kid wkrótce pojawiał się w każdą niedzielę w światowym komiksie, w dodatku Tęcza, a czasami w ciągu tygodnia. Zapraszamy Was do Strefy Młodych, aby rozpocząć swoją przygodę z komiksem. Chętnie pomożemy Wam w wyborze ciekawych egzemplarzy. Jesteśmy tutaj i czekamy na Was. Do zobaczenia.